Nazywam się Tomek Sobczak. Dzisiaj będę Wam opowiadał o silniku wyszukiwania Apache Solar jako o bazie NoSQL-owej. Na początek szybko o mnie. Pracuję w firmie Findwise jako konsultant. Findwise to taka nieduża firma konsultingowa, która wywodzi się ze Szwecji, a w Warszawie ma swój oddział i w swoich projektach zajmujemy się tylko i wyłącznie searchem, no i oczywiście tematami dookoła, a jest ich sporo. Z wyszukiwarkami zacząłem pracować wcześniej w Agorze. Zajmuję się głównie oprogramowaniem open source'owym. Głównie jest to Lucene, Solar, Elasticsearch, czyli silniki wyszukiwania zbudowane na tej bibliotece. Siłą rzeczy również poruszam się w tematach związanych ogólnie z wyszukiwaniem informacji w przedsiębiorstwie czy zarządzaniem wiedzą. Jestem też organizatorem innego meetupa poświęconego konkretnie searchowi i tematom zbliżonym. W czasie dzisiejszej prezentacji postaram się najpierw wytłumaczyć ogólnie, czym jest silnik wyszukiwania w takim podstawowym zakresie. Następnie opowiem o oprogramowaniu Apache Solar, w sensie co ono nam dodaje do tej głównej idei wyszukiwania. Krótko o NoSQL-u, tylko i wyłącznie w ramach przypomnienia takich głównych zasad dotyczących tych baz danych. A na koniec właśnie o Solar Cloudzie, czyli tak naprawdę module silnika wyszukiwania Apache Solar. W sensie ta prezentacja nie jest prezentacją, na której będę pokazywał, jak zainstalować Solara, uruchomić i tak dalej. Niemniej jednak będę mówił dużo o rzeczach podstawowych, bardziej związanych z architekturą, czy tym, jak tam ten rozproszony system się komunikuje. Z góry chciałem od razu przeprosić za używanie w prezentacji zarówno języka polskiego, jak i angielskiego. Pewnie powinienem troszkę więcej czasu na tym spędzić, żeby wszystko było po polsku, ale nie starczyło mi czasu, nie wszystko przetłumaczyłem. Nie wszystko też, jak wiecie, da się łatwo przetłumaczyć. No dobra, czyli zaczynamy na temat silnika wyszukiwania. Mówiąc krótko, silnik wyszukiwania jest kawałek takiego oprogramowania, które pozwala nam zaindeksować dokumenty tekstowe w odpowiedni sposób, przetworzyć ten tekst według pewnych zasad i filtrów, które skonfigurujemy. Przechowujemy ten tekst w strukturze indeksu odwróconego, o którym za chwilę, a następnie umożliwiamy pełnotekstowe wyszukiwanie na kolekcji tych dokumentów. Oczywiście przykład na tych slajdach będzie prosty, demonstracyjny, ale przetwarzanie tych tekstów czasami może być dość złożone. Czyli załóżmy sobie, że mamy dwa dokumenty reprezentowane przez numer porządkowy, mamy jakieś ID oraz zawartość tego dokumentu. To, co dzieje się w pierwszej kolejności, to takie dokumenty dzielimy na tak zwane tokeny, czyli tokenizujemy dany tekst. W standardowy sposób po znakach interpunkcyjnych oraz białych znakach dzielimy sobie zdania na tak zwane tokeny czy termy. Następnie w naszym pipeline analizującym ten tekst możemy mieć filtr, który sprowadza nam wyrazy do form podstawowych. Po to, szczególnie ważny dla języka polskiego, żeby przechowując te termy w indeksie odwróconym nie było tych samych wyrazów w różnych formach, na przykład w różnych przypadkach, bo niczemu by to nie służyło. Na koniec możemy na przykład pozbyć się wielkich liter, jeśli ich nie potrzebujemy. Czyli tak naprawdę w tych trzech krokach robimy pewną normalizację tekstu po to, żeby sprowadzić się do jakiegoś formatu, który nas zadowala. I teraz, co się z tym dzieje? Na podstawie tych termów budujemy odwrócony indeks, czyli taką strukturę, którą możemy zobaczyć wszyscy, nie wiem, na przykład na końcu książki, gdzie mamy indeks słów. Czyli mamy wszystkie termy, które wystąpiły w naszych dokumentach wraz z numerem tego dokumentu, w którym on się znajduje.
I taka struktura to jest wydajna struktura do przeszukiwania dużych zbiorów pełnotekstowych. W kolejnym kroku przychodzi nam zapytanie, czyli na przykład użytkownik pisał do wyszukiwarki jakieś zapytanie i co się z nim dzieje? Dzieje się z nim dokładnie lub prawie dokładnie to samo, co działo się w czasie indeksowania tych dokumentów. Czyli dzielimy sobie na tokeny, sprowadzamy do form podstawowych, usuwamy wielkie litery, bo akurat nam są niepotrzebne, aczkolwiek czasami może być to problematyczne. No i zakładamy, czy konfigurujemy naszą wyszukiwarkę w ten sposób, że pomiędzy wszystkimi tokenami stawiamy warunek logiczny AND, co oznacza, że chcemy, żeby znalazły nam się te dokumenty, w których występują wszystkie te trzy termy, wszystkie te trzy tokeny. No i znajdują nam się, odnajdujemy w indeksie wyrazy, mamy numery dokumentów, ale ze względu na warunek logiczny, jaki postawiliśmy, czyli AND, dokument OID 2 nam odpada i mamy wynik naszego wyszukiwania. Mamy dokument OID 1. Oczywiście w rzeczywistości jest to bardziej skomplikowane, ale idea jest cały czas taka sama. Jest bardziej skomplikowane chociażby z tego powodu, że mamy bardzo dużo różnych parserów zapytań. Nie zawsze jest to taka prosta logika boolinowska, że mamy lub taki term, lub taki, albo wszystkie naraz, tylko mamy na przykład parsery, w których budujemy zapytania, że na przykład wszystkie, na przykład dwa są wymagane, jeżeli jest ich więcej, to weź jakiś procent i tak dalej, i tak dalej. Parserów jest całkiem sporo. I oczywiście sama analiza tekstu może być bardziej skomplikowana, bo tokenizowanie w zależności od potrzeb, od tego, co chcemy, jaki efekt chcemy osiągnąć i do czego tak naprawdę wykorzystujemy tego searcha, tokenizowanie może wyglądać zupełnie, zupełnie inaczej. No i teraz, co daje nam oprogramowanie, przykładowo Apache Solr? Tak naprawdę daje nam dość dużo. Oczywiście implementuje te podstawowe funkcje wyszukiwania pełnotekstowego, które pokazałem na poprzednich slajdach. Niemniej, czyli tak naprawdę dostarcza nam wyszukiwania pełnotekstowego. Jednak poza tym jest to oprogramowanie, które jest przygotowane po pierwsze do obsługi dużego ruchu. Ponieważ system potrafi się całkiem nieźle skalować horyzontalnie, dzielić indeks na mniejsze części, mamy takie dodatki w postaci panelu administratora graficznego, gdzie możemy sobie coś sprawdzać, ustawiać, konfigurować. Mamy interfejsy XML-owe, JSON-owe, w różnych formatach te dokumenty mogą być zwracane. Mamy narzędzia do monitorowania zarówno wydajności, jak i operacji, które dzieją się wewnątrz tego silnika wyszukiwania. Mamy oczywiście całą architekturę do dodawania najróżniejszych pluginów, a pluginy robią wiele rzeczy, bo sama funkcjonalność pełnotekstowego wyszukiwania to jedno, ale poza tym mamy coś takiego jak dynamiczna nawigacja, tak zwane facety, czyli to jest takie, pewnie większość z Was wie, ale dla tych, którzy nie wiedzą, to często widziane w sklepach internetowych kategorie, które umożliwiają nam zawężanie, filtrowanie tak naprawdę wyników wyszukiwania. Mamy sprawdzanie pisowni, podpowiadanie fraz, czy nawet pluginy do klastrowania dokumentów zawartych w naszym indeksie. Idąc dalej, to poza oczywiście tą podstawową funkcjonalnością pełnotekstowego wyszukiwania, to sercem każdej wyszukiwarki jest to, jak liczony jest scoring w niej. Ponieważ zwracane dokumenty znajdują się na jakimś rankingu i każdy taki dokument ma przypisany score. Taki score zależy, mówiąc najprościej, od tego na przykład ile termów zostało znalezionych w tym dokumencie plus ich rzadkość w ramach całej kolekcji, czyli ważenie termów metodą np. TF i DF i tak dalej, i tak dalej.
sposobów rankingowania również jest wiele, tak naprawdę to jest temat na osobną prezentację. Niemniej jednak do tego dochodzi na przykład nam premiowanie, czyli mówiąc inaczej, boostowanie dokumentów. Możemy boostować, czyli premiować konkretne dokumenty bądź też pola w tych dokumentach. Możemy premiować dokumenty, które są na przykład nowsze od innych. W każdym razie nie ma to nic wspólnego z sortowaniem. Jeżeli wykorzystujemy wyszukiwarkę, a na końcu zapytaniu prosimy, żeby posortowała nam jakieś wyniki po jakimś polu, nie wiem, po dacie, coś takiego, to nie ma to nic wspólnego wtedy z wyszukiwaniem pełnotekstowym, ponieważ wynik nie jest wynikiem właśnie ważenia podobieństwa tych dokumentów, ważenia tam tych termów oraz liczenia podobieństwa względem zapytania. Podobieństwa tych dokumentów do zapytania. Poza tym jest cały szereg narzędzi do wyszukiwania, jak wyszukiwanie rozmyte, wyszukiwanie dat, używanie wildcardów w zapytaniach, czy wspomniane facety, tak, które wyliczają nam dla danego pola wszystkie wartości zaindeksowane w tym polu, po to, żeby zbudować właśnie dynamiczną nawigację, na przykład w sklepie internetowym, a potem te wyniki wyszukiwania zawężać względem pewnych kategorii. To, co mamy w Solarze, to również znajdowanie podobnych dokumentów. No bo wiadomo, wszystkie te dokumenty są przedstawiane w postaci wektorowej i można je porównywać i szukać podobieństw między tymi wektorami, czyli znajdować dokumenty jak najbardziej podobne do tego, który nas w danym momencie interesuje. I oczywiście na samym końcu to sprawy związane z funkcjonowaniem tego systemu, z rozproszonym indeksem, dystrybuowaniem zapytań, jeśli mówimy już o skalowaniu, czy replikacji, zapewnianiu redundancji naszych danych. Mówiąc na takim prostym diagramie, czyli jak wygląda architektura silnika wyszukiwania, obudowanego tymi wszystkimi funkcjonalnościami, to widzimy, że po jednej stronie mamy oryginalne źródło danych, które następnie zostaje zaindeksowane. Indeks to jest ta struktura, którą dostarcza Apache Lucene, ta biblioteka. Następnie cały ten indeks oraz ta struktura jest opakowywana właśnie Solarem, który dostarcza parsery zapytań, wszystkie te funkcjonalności, tak jak na przykład highlighting, to jest również realizowany przez Solar, czyli wyróżnianie w znalezionych dokumentach fraz, które znajdują się również w naszym zapytaniu. Bardziej obrazowo pokazując, jeśli chodzi o te wymienione narzędzia i funkcjonalności, to na samym dole mamy oczywiście nasz odwrócony indeks. W rzeczywistości struktura tego indeksu jest dużo bardziej skomplikowana niż to, co pokazałem na tych pierwszych slajdach, czyli wyrazy i numer dokumentu, ponieważ w takim indeksie przechowywanych jest bardzo dużo informacji, różne statystyki na temat występowania termów, jakieś dodatkowe informacje, które możemy tam zaszyć. Sprawa jest dużo poważniejsza oczywiście, ale idea ta sama. Dalej to, co nam dostarcza Solar, to właśnie to, że możemy konfigurować te wszystkie rzeczy związane z architekturą, która instancja ma być masterem, która slave'em, to, że mamy schemę, w której definiujemy pola, czyli określamy tak naprawdę model naszych danych, jak mają wyglądać, cache i tak dalej, i tak dalej. Dodatkowo interfejs, wspomniane parsery i inne narzędzia wykorzystywane przy budowaniu wyszukiwarki. Mówiąc przy budowaniu wyszukiwarki, mam na myśli wyszukiwarki aplikacji, czyli tak naprawdę końcowego efektu. No i oczywiście Solar dostarcza nam również aplikację webową, tak, bo wtedy ten nasz silnik wyszukiwania jest w postaci aplikacji webowej. Same Lucene to jest tylko zwykła biblioteka Javowa. Oczywiście Google nie jest oparty o
o Solara, ale zamieściłem te slajdy tutaj, żeby pokazać, jak te narzędzia czy feature'y zawarte w Solarze przenoszą się na nasz produkt, czyli na naszą wyszukiwarkę. Po pierwsze widzimy, że wyszukiwarka nam podpowiada pewne frazy i jest to również realizowane, może być to również realizowane za pomocą searcha, czy to zbudowania odpowiedniego zapytania, czy też wykorzystania pluginu dostępnego w Solarze. Mamy oczywiście wyniki wyszukiwania, mamy wspomniany highlighting, czyli pogrubienie fraz, które znajdują się również w zapytaniu, także pokazywany jest, jeżeli mamy bardzo długi dokument, to wtedy pokazywany jest ten fragment, w którym wystąpiły termy, których szukaliśmy. Dalej, wyszukiwarka również może, silnik wyszukiwania również może być wykorzystany do tego, żeby wykryć błąd w naszym zapytaniu, bo zrobiliśmy literówkę, zaprezentować wyniki prawdopodobnie, o które nam chodzi. Część z tych rzeczy jest implementowana również w logice biznesowej aplikacji. To nie jest tak, że to wszystko robi silnik wyszukiwania, ale różne jego komponenty są do tego wykorzystywane. No czy też już kończąc, wspomniana dynamiczna nawigacja, czyli facety, czyli na przykład mamy sobie pierwotny zbiór wyników wyszukiwania i chcemy go ograniczyć do ostatnich godzin na przykład, tak? No i wtedy właśnie coś takiego może być budowane za pomocą facetów na podstawie pola, które przechowuje datę dla naszych dokumentów. Teraz, tak jak wspomniałem, szybka powtórka z nierelacyjnych baz danych, takie podstawowe informacje. W sensie ja nigdy nie stawiałem nierelacyjnych baz danych w opozycji do tych tradycyjnych, relacyjnych, SQL-owych baz danych. Po prostu wydaje mi się, że to jest najzwyczajniejsza alternatywa, która przydaje się w określonych przypadkach, kiedy chcemy coś osiągnąć. Zazwyczaj takie warunki, w których wykorzystujemy nierelacyjne bazy danych są takie, gdy mamy olbrzymią ilość danych, liczoną w tera albo petabajtach, kiedy zależy nam bardziej na opóźnieniach oraz na przepustowości naszego systemu, niż na przykład na bezpieczeństwie naszych danych, no bo oczywiście w bazach NoSQL-owych rezygnujemy z chociażby transakcji, tak? Według modelu ACID, po prostu którąś literkę trzeba odrzucić i różne bazy danych, a jest ich bardzo dużo na stronie chyba DB, zapomniałem jak się nazywa ta strona internetowa, dbengines.com chyba, jest cała lista najróżniejszych NoSQL-owych i nie tylko baz danych, jest ich bardzo dużo. I po prostu różne z nich odrzucają różne własności, powodując, że na przykład dzięki czemu są szybsze od tradycyjnych baz danych lub łatwiejsze czy lepsze przy budowaniu rozproszonych klastrów danych. No i również sytuacja, w której wykorzystywane są nierelacyjne bazy danych, to sytuacja, w której musimy przechowywać różnorodne dane, a nie możemy sobie, czy nawet jest to niewskazane, żeby zbyt często zmieniać schemat, tak? No to wtedy brak schematu, który umożliwiają nam bazy NoSQL-owe jest przydatny. No tak. Tak jak wspomniałem, typów NoSQL-owych baz danych jest bardzo dużo. Myślę, że podział na takie cztery podstawowe typy jest dość uczciwy, czyli mamy bazy key value store, czyli proste bazy, w których mamy klucz oraz mamy wartość przypisaną do danego klucza. Mamy bazy zorientowane, nie wiem jak to powiedzieć, na dokumenty, czyli taki document based NoSQL, w którym naszym dokumenty to są dokumenty, które zawierają tagi, a do tych tagów przypisane są wartości. Mamy kolumnowe bazy danych, które
właściwie na tym obrazku, tak mówiąc abstrakcyjnie, przypomina to właściwie wiersz z relacyjnej bazy danych, no ale główna różnica jest taka, że czytamy, takie zbiory danych czytamy kolumnowo, a nie wierszowo, czyli tak jak w bazach SQL-owych. No i mamy bazy grafowe, w których mamy wierzchołki, krawędzie i w ten sposób reprezentujemy swoje dane. Tak jak wspomniałem, baz takich jest bardzo dużo, wybrałem kilka przykładów. Pewnie większość z nich jest Wam znana, ponieważ są to same open source'owe, popularne projekty. I teraz o co, właściwie to już powiedziałem to na samym początku, co jest na rzeczy z tym NoSQL-em. Wspomniałem o teorii ACID, natomiast często przywoływaną teorią przy NoSQL-ach jest CAP, czyli mówimy tutaj o spójności danych, dostępności i coś, co można przetłumaczyć chyba jak odporność na podział, czyli jeżeli mamy rozproszony system i mamy część nodów tu i część nodów tu, jeżeli padnie nam część tego klastra, nadal te żyjące nody muszą być w stanie odpowiadać. Spójność, to każdy nod odpowiada nam w ten sam sposób, dostępność, operacje zapisu i odczytu są zawsze możliwe. I tak jak wcześniej mówiłem, wszystkie te bazy danych odrzucają jedną z tych własności i implementują konkretny schemat, tak? Tak naprawdę, jeśli mówimy o systemach rozproszonych, to nie może wystąpić brak wsparcia dla tego własności partition tolerance, dlatego zazwyczaj te bazy danych funkcjonują według tych schematów AP lub CP, czyli trzeba dostarczają jakiś kompromis pomiędzy dostępnością tych danych a ich spójnością. Mówiąc o NoSQL-u, tak naprawdę o bazach NoSQL-owych, nierelacyjnych bazach danych, tak naprawdę jest kilka takich, no ja wymieniłem cztery, być może jest ich więcej, cztery kategorie, które trzeba rozważyć, czyli to, jak dane są rozproszone w tym systemie, czyli czy mamy możliwość dzielenia indeksu na mniejsze kawałki, czyli tak zwanego shardowania, czy mamy możliwość zapewnienia redundancji danych, czyli tworzenia replik tego indeksu lub kawałka tego indeksu, jaką mamy architekturę, czyli czy mamy node indeksujący i resztę nodów, które go odpytują, żeby mieć aktualne dane, czyli master slave, czy każdy node pyta każdego i wtedy nie mamy takiego pojedynczego miejsca potencjalnej awarii, czyli single point of failure. Zawsze trzeba pojawia się temat właśnie spójności danych przy zapisach o odczytach czy rozwiązywania konfliktów albo wersjonowania danych. A dane te wersjonuje się po to, żeby rozwiązywać konflikty współbieżnych operacji. No i do tego wykorzystywane są różne rzeczy, jakieś UID-y, hasze czy timestampy. Teraz przechodząc do SolarClouda, to SolarCloud jest tak naprawdę trybem w Apache Solarze, domyślnie nieuruchomionym, ale można go w ten sposób skonfigurować, żeby działał w sposób rozproszony. SolarCloud pojawił się w Solarze od wersji czwartej. Wcześniej, przed wersją czwartą, była możliwa tylko architektura master slave, czyli Solar miał jedna instancja coś indeksowała, reszta odpytywały się tej instancji. W ten sposób była zachowywana spójność w takiej instalacji. Wyszukiwarka, czyli aplikacja, odpytywała slave'y. Dość proste do skonfigurowania. Przy dużych silnikach, przy dużych zbiorach danych pojawiały się problemy z chociażby opóźnieniem, jakie wprowadzała ta replikacja, ponieważ ona po prostu co jakiś czas była uruchamiana i te slave'y pytały mastera o różnicę w indeksie. W SolarCloudzie działa to trochę inaczej i na następnych slajdach
pokażę mniej więcej, jak wygląda ta architektura. Solar Cloud do działania potrzebuje również klastra Zookeeperów. To jest to oprogramowania, które również open source'owe, które umożliwia po pierwsze zarządzać konfiguracją tych Solara, czyli jeżeli na przykład definiujemy model danych w schemie, czy mamy Solar Config, którym definiujemy wszystkie ustawienia, w jaki sposób komitujemy, jakich używamy pluginów i tak dalej, to wszystko to może siedzieć w Zookeeperze i każdy node o te pliki konfiguracyjne odpytuje się Zookeepera. Zookeeper poza tym ma informacje na temat wszystkich nodów w naszym klastrze, umożliwia wybieranie lidera, który odpowiada za indeksowanie itd., itd. Jednym słowem zarządza całym klastrem. Gdybym miał zebrać informacje tak na jednym slajdzie na temat Solar Clouda, to tak naprawdę widzimy, że granica pomiędzy silnikiem wyszukiwania, czyli taką dość stosunkowo prostą funkcjonalnością, którą pokazałem na pierwszych slajdach, a rozproszoną NoSQL-ową bazą danych powoli się zaciera, być może tej granicy w ogóle nie ma, ponieważ po pierwsze Solar Cloud jest przykładem bazy NoSQL-owej opartej o dokumenty. Te dokumenty mogą mieć różne formaty. Jest przykładem bazy, która implementuje ten schemat CP, aczkolwiek to nie jest tak, że nie radzi sobie w żaden sposób z literką A, czyli z dostępnością, ponieważ to zaraz będzie na kolejnych slajdach. Jeżeli mamy wiele replik w naszym klastrze i klaster jest podzielony również na shardy, to żeby zniknął nam cały shard, żebyśmy nie mogli się go odpytać, muszą zostać zabite wszystkie repliki. Tak więc tak naprawdę ta dostępność jest utrzymana na dość wysokim poziomie. Trwałość operacji indeksujących, aktualizujących jest zapewniana przez tak zwany transaction lock, czyli lock, który jest przypisany do każdego noda i do którego trafiają wszystkie operacje, które dzieją się w klastrze. Czyli jeżeli coś indeksowaliśmy, dokumenty były aktualizowane, zawsze trafiają do transaction loga, a transaction log służy wszystkim replikom do synchronizowania się. Dalej mamy coś, co nazywamy near real-time search, czyli wyszukiwanie w czasie zbliżonym do rzeczywistego, które przyszło również z Solar Cloudem. W poprzednich wersjach Solara była niedostępna. No i ogólnie, krótko mówiąc, chodzi o to, że indeksując dokument, jesteśmy od razu w stanie go czytać z dowolnego noda, z dowolnej repliki. Dalej, czyli wszystko to, co powinna mieć NoSQL-owa baza, czyli optymistyczne blokowanie, jeśli chodzi wersjonowanie w sytuacjach, kiedy dwóch użytkowników w tym samym czasie edytuje dokument. Nic złego nam się nie stanie, ponieważ ten mechanizm jest zaimplementowany. Skalowanie, rozproszony indeks, to może na następnych slajdach. Czyli taka podstawowa architektura Solar Clouda wygląda tak, że po pierwsze, zaczynamy od tego, że mamy sobie klaster Zookeeperów. Oczywiście obowiązuje zasada quorum, czyli musi być ich taka liczba, w sensie klaster działa wtedy, gdy więcej niż połowa Zookeeperów funkcjonuje. I dalej w momencie, kiedy uruchamiamy instancję Solara w trybie Solar Cloud, tworzymy kolekcję. Kolekcja to jest takie logiczne pojęcie reprezentujące, nasz indeks. Mówimy, ile ta kolekcja ma zawierać shardów, czyli kawałków tego indeksu, na ile kawałków indeks ma zostać podzielony, oraz mówimy, ile replik dla każdego sharda ma zostać zdefiniowanych. Shard również jest pojęciem logicznym, natomiast takim fizycznym obiektem jest core, czyli pełen samodzielny indeks Solara, nazywany ewentualnie repliką. No i na tym obrazku widzimy, że mamy cały indeks podzielony na trzy części
I teraz jaka jest różnica w stosunku do zwykłego Apache Solara? Różnica jest taka, że w przypadku zwykłego Apache Solara sami, jeżeli, bo też mogliśmy podzielić indeks na shardy, potworzyć repliki i tak dalej, ale tam musieliśmy sami zadbać, który dokument, na który shard ma trafić. W Solar Cloudzie Solar Cloud sam dba o to, żeby dystrybuować dokumenty na odpowiednie repliki, po prostu wylicza jakiś zakres haszy i liczy hasz każdego ID dokumentu i przydziela go do odpowiedniego sharda. Nie musimy się o to martwić. Tak samo z zapytaniami. Każdy wewnątrz Solar Clouda zaimplementowany jest taki wewnętrzny load balancing, dzięki czemu pytając się dowolnej repliki, dostajemy wyniki wyszukiwania z całego indeksu, nieważne czy ten dokument na tej replice jest, czy nie ma. Tak więc mamy trzy shardy, dwie repliki, jedna z tych dwie repliki dla jednego shardu i w ramach każdego shardu jest wybierany jeden lider. Lider jest wybierany dzięki zookeeperowi, to w sensie to on dba o to, żeby w sensie pomaga wybrać tego lidera i lider odpowiada za to, żeby utrzymać wszystkie pozostałe repliki w ramach shardu w stanie aktualnym, czyli żeby wszystkie repliki miały dokładnie te same dokumenty. Jeżeli lider zginie, w sensie przestanie odpowiadać, automatycznie wybierany jest nowy lider. Kolejna replika staje się liderem. Jeżeli wstanie, staje się zwykłą repliką i dzięki temu transaction logowi, o którym wspominałem, zaktualizuje swój stan względem transaction loga, który jest na bieżącym konkretnym liderze. Tutaj może bardziej uporządkowany obrazek, ale mniej więcej pokazuje to samo. Też usprawnienie w stosunku do zwykłego Solara jest takie, że korzystając z klienta, czyli tego zazwyczaj klient SolarJ-owy wykorzystywany jest przez naszą aplikację, która komunikuje się z klastrem, podajemy adresy zookeeperów. Czyli znowu nie martwimy się, jak rozdystrybuować te zapytania do naszego klastra. Z drugiej strony znowu mamy źródło danych i proces indeksowania. O indeksowaniu jeszcze za chwilkę powiem. W sensie widać, że zachowanie spójności zostało tutaj przemyślane, czyli mamy repliki, mamy lidera, który dba o to, żeby stan klastra zawsze był aktualny. Jednak taka architektura, w której tak naprawdę komunikacja jest dość rozbudowana, ma pewne wady, bo co jeżeli mamy na przykład dwa klastry danych geograficznie, powiedzmy, różne i koszt sieciowy połączenia między nimi jest dość spory, a podepniemy je do jednego klastra zookeeperów. Taka sytuacja jest nierekomendowana dla Solar Clouda. Powinniśmy raczej przygotować dwa osobne klastry z osobnymi zookeeperami, zlokalizowanymi w ramach danej geolokalizacji, danej lokalizacji. Natomiast proces indeksujący tak naprawdę powinien wysyłać dokumenty do jednego klastra i do drugiego. Ponieważ w tym przypadku ten narzut na tą wewnętrzną komunikację może okazać się zbyt duży i poważnie wpłynąć na wydajność naszego systemu. To więc to nie jest tak, że nie ma żadnych wad takie rozwiązanie. Czyli teraz jeszcze raz może tutaj bardziej obrazowo pokazując, w sytuacji, w której wysyłamy request aktualizujący, czy dodajemy nowe dokumenty, czy aktualizujemy istniejące, tak naprawdę możemy to takie zapytanie skierować do dowolnej repliki. Natomiast Solar Cloud zadba o to, żeby właśnie na podstawie hasza z ID dokumentu zdecyduje, do którego sharda go dodać. Jeżeli następnie, w sensie tutaj nie widać tych kolorów, ale ta replika oraz ta to są liderzy. Dokument trafia do lidera, a lider dba o to, żeby inne repliki się o tym dowiedziały i uzupełniły swój indeks.
Przy indeksowaniu warto też wspomnieć o tym, co zostało dodane przy Solar Cloudzie, częściowo o tym wspomniałem, czyli o soft commitie, czyli przy każdej aktualizacji nie jest potrzebne, żeby ten dokument był widoczny w naszym indeksie, czyli można byłoby go wyszukać, nie jest potrzebna operacja tak zwanego twardego commita, czyli zapisania tego dokumentu w ramach tego odwróconego indeksu, w segmentach tego indeksu. On jest zapisywany w transaction logu, dzięki temu możliwe jest jego wyszukiwanie i możliwe jest przywracanie stanu w przypadku awarii, tak? Bo jeżeli któraś z tych replik w shardzie padnie, transaction log lidera służy do tego, żeby przywrócić aktualny stan. Oczywiście trzeba pamiętać o tym, żeby transaction log nie urósł do zbyt dużych rozmiarów, ponieważ wtedy po pierwsze czas uruchamiania klastra może być duży, no i ogólnie mogą pojawić się problemy. Tak więc trzeba po prostu przygotować sobie jakąś politykę, w której kiedy, jak często robimy soft commit, czyli zapisujemy do transaction loga, jak często robimy twardy commit, czyli przebudowujemy strukturę indeksu lucinowego i oczywiście poustawiać timeouty i tak dalej. Dobra, czyli tak, ogólnie dokumentacja mówi tak, że zakładając nową kolekcję, zakładając nowy klaster danych, powinniśmy sobie przewidzieć, ile chcemy mieć shardów, ile replik i tak dalej. Oczywiście sytuacja łatwa na papierze, jednak w rzeczywistości zawsze jest tak, że nasz indeks się rozrośnie, trzeba dostawić kolejne, trzeba go bardziej rozproszyć, cokolwiek z nim zrobić, a często są to duże zbiory danych, dlatego indeksowanie od nowa jest bolesne. Do którejś wersji, nie pamiętam do której wersji, to było dość problematyczne, ponieważ dokładanie kolejnej repliki nie stanowi problemu, tak? Bo dokładamy sobie noda, tworzymy replikę, podłączamy ją do, wskazujemy odpowiedni shard, do którego ma zostać dołączona i jest prosto, tak? Ponieważ każda ta replika zabiera dokładnie ten sam indeks. No gorzej jest z shardami. Do którejś wersji, nie pamiętam do której, ta operacja nie była wsparta, ale w najnowszej na pewno, w kilku najnowszych wstecz wersjach Solara mamy operację, mamy całe API przez HTTP, mamy całe API do zarządzania klastrem, czyli tam tworzymy kolekcję, dodajemy repliki, dzielimy shardy i tak dalej, wszystko przez API. I w sytuacji, w której musimy podzielić zwiększyć na przykład liczbę shardów, możemy konkretny shard podzielić na pół. I wtedy ten shard, powiedzmy, dzielimy shard drugi na pół. On zostaje tak, jak jest, nic nie zmienia, natomiast są tworzone dwa nowe shardy, no i Solar Cloud sobie dzieli ten indeks. Też po haszu część dokumentów przerzuca do jednego, część do drugiego. Operacja się zakończy, możemy stary shard usunąć, no i mamy zwiększoną liczbę shardów i indeks jeszcze bardziej podzielony, tak? Potem możemy sobie przenieść te nowo powstałe shardy na różne maszyny. Czyli w ten sposób możemy rozbudowywać nasz klaster. Jeśli chodzi o wyszukiwanie, to podobnie analogicznie jak przy indeksowaniu pytamy się dowolnej repliki, a wewnętrzny load balancing wbudowany w Solar Clouda powoduje, że zapytanie jest przekierowywane do odpowiedniego sharda, do odpowiedniej repliki. Jeżeli używamy tego soft commita, to wtedy znajdziemy to, czego szukamy, jeżeli to jest tylko w transaction. Tak. Właśnie do NRT, czyli tego wyszukiwania w czasie zbliżonym do rzeczywistego, jest właśnie zaimplementowana funkcjonalność, która pozwala z tego transaction loga, w tym transaction logu odnajdywać dokumenty, które wyszukujemy. Hard commitu, trzeba używać po to, żeby transaction log nie urósł nam do zbyt dużych rozmiarów, bo jeżeli plik log będzie zbyt duży, no to pojawiają się tam, nie wiem, problemy z odczytem, tak, czy z tym, jak musimy zrestartować dany node, czy daną replikę.
to ona przy starcie czyta ten transaction log, jeśli będzie zbyt duży, no to wiadomo, problemy wydajnościowe. Ja mam pytanie odnośnie query. Tak. Rozumiem, że szlaki do szlaków wchodzą dokumenty, które są indeksowane. Tak. Rozumiem, że dany szlak ma jakiś cały zestaw dokumentów plus indeksów po słowach. Tak. Czyli jeżeli dajemy zapytanie, to musi się zapytać wszystkich szlaków. My nie wiemy, jakie słowo jest w danym szlaku. Tak, to znaczy, jeżeli mamy zapytanie, to Solar Cloud dba o to, żeby dowolna replika z nieważne którego shardu odpowiedziała nam, dysponując pełnym indeksem. To znaczy, jeżeli zadamy pytanie bez żadnych dodatkowych parametrów, w których wskazujemy nazwę, bo tak, możemy zadać zapytanie z nazwą konkretnego sharda i wtedy dostaniemy wynik wyszukiwania tylko i wyłącznie z konkretnego sharda. Jeżeli tego nie zrobimy, Solar Cloud dba o to, żeby zwrócić nam wynik z całej kolekcji, czyli ze wszystkich shardów. Czyli to jest tak jakby zaimplementowane pod spodem. Idąc dalej, ewentualnie jeżeli stało się coś, że padł nam cały shard i mamy już tylko jeden, to domyślnie Solar zwróci błąd, że nie jest w stanie odczytać indeksu, ale nadal mamy możliwość tam po dodaniu odpowiedniego parametru w zapytaniu zwrócić częściowe wyniki, czyli tylko i wyłącznie z tego sharda, który żyje, ale domyślnie zwróci kod błędu. No, optymistyczne blokowanie, w sensie no, prosta sprawa, stosunkowo oczywiście. Sporo więcej raczej dzieje się po stronie klienta, który najpierw pobiera dokument, modyfikuje go. W schemie zawsze musimy mieć zdefiniowane pole version, które dokładnie tak się nazywa i ono służy do przechowywania wersji pliku. Jeżeli zmodyfikowaliśmy plik, wersja się zmienia. W czasie aktualizowania tego dokumentu wersje są porównywane. Jeżeli jest konflikt, to dokument musi zostać pobrany jeszcze raz. Jeśli chodzi o tą wersję, to ewentualnie możemy ją ustawić. Są trzy wartości specjalne. 0, 1 i wartość minus 1, jeśli dobrze pamiętam, które oznaczają, jeden to nie interesuje nas rozwiązywanie konfliktów, nadpisujemy ten dokument, minus jeden, zero to wtedy, nie wiem, czy nie mylę, zero to wtedy, jeden to wtedy, jeżeli wystarczy, że dokument istnieje, zero nie interesuje nas, minus jeden dokument nie istnieje, jeśli dobrze pamiętam. Dokument nie istnieje. A tak zawsze version jest powyżej, jeśli wartość jest powyżej 1, to wersja dokumentu jest sprawdzana i Solar reaguje w przypadku konfliktu. Jeszcze o transaction log. Prawdopodobnie większość z tych rzeczy już powiedziałem. Może jeszcze, w sensie podsumowując na temat tego transaction loga, bo wszystkie te punkty już wcześniej omówiłem, to w czym on jest wykorzystywany, to właśnie w wyszukiwaniu zbliżonym do czasu rzeczywistego, czyli to, że dokumenty, które nie trafiły do indeksu, możliwe są do wyszukiwania. Jest wykorzystywany przy trybie odzyskiwania, czyli tak naprawdę przy każdym restarcie replika patrzy w transaction log, żeby osiągnąć jak najbardziej aktualny stan indeksu oraz jest wykorzystywany przy aktualizacji indeksów. To znaczy, jeżeli mamy shard, mamy kilka replik, jest leader i ten transaction log jest również wykorzystywany do tego, żeby repliki dostały aktualny stan indeksu. Jeśli, bo są dwa tryby, jest piercing oraz full replication. Jeśli
liczba dokumentów, które są, w sensie jeżeli różnice między indeksami są zbyt duże, to może nastąpić pełna replikacja z indeksu lidera, no i wtedy taki proces oczywiście trwa dużo dłużej. Domyślnie, nie wiem czy to można zmienić, ale być może tak, domyślnie jest to chyba 100 dokumentów, powyżej 100 dokumentów uruchamiany jest proces pełnej replikacji. No i właściwie to już powoli koniec mojej prezentacji. Podsumowując, na początku opowiedziałem o takiej podstawowej idei silnika, jak działa silnik wyszukiwania. Następnie, co daje nam oprogramowanie, na przykładzie Apache Solara. Oczywiście nie jest on jedyny, ponieważ drugim prężnym, popularnym i bardzo dobrym oprogramowaniem jest Elasticsearch, który również jest zbudowany na bibliotece Lucene. Czyli pamiętamy także wszystkie te facety, czyli dynamiczna nawigacja, highlighting, czy klastrowanie dokumentów, sprawdzanie pisowni i tak dalej. To są wszystkie tak zwane feature'y, których dostarcza nam Solar do tej podstawowej idei silnika wyszukiwania. Jeśli chodzi o NoSQL, to tak jak powiedziałem, jest to alternatywa dla relacyjnych baz danych, a cały myk tak naprawdę polega na tym, że jedna z własności jest odrzucana na rzecz wydajności, tak? Czyli na przykład baza nie zapewnia nam transakcyjności, tak? Dzięki czemu ta przepustowość takiego systemu jest większa. No i na końcu opowiedziałem o Solar Cloudzie, czyli tak naprawdę nierelacyjnej bazie danych, która powstała na bazie silnika wyszukiwania opartej o dokumenty i realizującej jakiś tam model dbający o spójność i odporność na podział indeksu, podział klastra. No i to chyba tyle. Dziękuję za uwagę. Na koniec takie tylko drobne ogłoszenie, że w przyszłym tygodniu w ramach naszego meetupa jest spotkanie, na którym będzie prezentacja o wyszukiwaniu w plikach audio, więc jeśli ktoś jest zainteresowany, to zapraszam. A drugie ogłoszenie to jest takie, jeśli ktoś jest bardzo zainteresowany silnikami wyszukiwania, searchem i tak dalej, to zapraszam do kontaktu, jeśli jest zainteresowany współpracą, a przede wszystkim zapraszam studentów, którzy planują pisać pracę magisterską, ponieważ jest możliwość pisania pracy magisterskiej w ramach naszej firmy, no i na jakichś tam warunkach dostania wsparcia z naszej strony i tego typu rzeczy. Dziękuję. Ja mam pytanie, czy gdybym chciał zapytać o powiedzmy 1000 słów, czy to dałoby się zrobić w jednym zapytaniu? Mógł być problem. Jeszcze zależy tak naprawdę, w sensie problem wydajnościowy mógłby wystąpić, jeżeli pomiędzy tymi 1000 słów byłby jakiś warunek logiczny, na przykład or, lub, tak? Czyli szukamy dokumentów, które zawierają to słowo lub to słowo lub to słowo, to problem na pewno by wystąpił i mało tego, domyślnie jest skonfigurowana wartość dla Solara, która zabrania większej liczby niż, nie pamiętam dokładnie teraz jakiej, ale termów w zapytaniu. Czyli powiedzmy, nie wiem, nie można powyżej 99 zawrzeć termów w zapytaniu, ale nie pamiętam dokładnie tej wartości. Ale takie zabezpieczenie jest, ponieważ tak, takie zapytanie spowodowałoby problemy. A jakbym mógłbym to podzielić powiedzmy na 10 zapytań i jednocześnie puścić? No tak. Znaczy... To nie, to w sensie ranking zostanie policzony dla każdego zapytania. Każde takie zapytanie będzie takim, spowoduje utworzenie osobnego rankingu. To znaczy tak, jeżeli mówimy o tym, że mamy indeks podzielony na shardy i teraz nieważne, czy to jest Solar Cloud, czy to jest zwykły Solar, to jeżeli idzie sobie rozproszone zapytanie, to
zarówno zwykłym Solarze, tylko że tam musimy podać konkretne shardy, których chcemy się zapytać, a Solar Cloud to przed nami ukrywa i robi to sam. On bierze wyniki z różnych shardów, dba o to, żeby wyszukiwanie odbywało się w ramach pewnego indeksu i wtedy wszystkie te algorytmy odpowiedzialne za ważenie TL-ów i tak dalej działają w ramach całego indeksu. Czyli takie zapytanie, tu nie ma żadnego problemu. Jeżeli chcemy zadać zapytanie z 1000 termów i podzielimy sobie je na po 10 termów i będziemy ich mieli ileś tam, to każda ta odpowiedź będzie zawierała ranking z osobnym wyliczonym scoringiem, nie mającym nic wspólnego z zapytaniem obok, bo to jest coś, co my robimy po stronie klienta, nie po stronie Solar Clouda i ewentualnie musielibyśmy cudować na własną rękę z tym i pisać do tego jakąś logikę biznesową. Ja mam pytanie, że gdybyśmy sobie chcieli wyfiltrować jakąś część dokumentów i policzyć facety na tych dokumentów, czy to jest oddzielne zapytanie do karty metodowej, czy to się da jakoś inaczej zrobić? Zapytanie o facety może, w sensie to może być jedno zapytanie do Solara, które po pierwsze zwraca wyniki wyszukiwania na podstawie naszego query, które zadaliśmy, plus prosimy, żeby na podstawie tego zbioru dokumentów, który wyszukamy, wyliczył facety i możemy wskazać wiele pól, dla których te facety zostaną policzone. Czyli możemy podać na przykład dwa, tak? I to może pójść jednym zapytaniem. Często jednak jest tak, że tak naprawdę taka aplikacja, jak pokazywałem tylko Google, tak, no ale to nieważne jaka to jest to wyszukiwarka, ta, która pokazuje wyniki wyszukiwania, pokazuje podpowiedzi, poprawia nasze literówki, do tego jeszcze pokazuje dynamiczną nawigację, to tak naprawdę to są osobne zapytania do silników wyszukiwania, czyli de facto taka wyszukiwarka tak jakby przy jednej akcji użytkownika wykonuje kilka zapytań do silnika wyszukiwania. Pytanie. Trochę przeglądaliśmy Solara i Matcha i dużym problemem dla nas było utrzymywanie konfiguracji między różnymi środowiskami. Czy to jakieś narzędzia, które coś takiego wspierają? Konfiguracji Solara, schema, pluginy i tak dalej. Okej, ale to było tak, że macie wiele różnych klastrów logicznie odseparowanych, czy... Aha, i one się różnią, i te pliki konfiguracyjne się różnią. To znaczy tak, sam Solar nie dostarcza żadnych narzędzi do tego, tak? Mamy katalog konf, w którym musimy te pliki umieścić, natomiast w przypadku Solar Clouda możemy te konfigi umieścić w Zookeeperze. Jeżeli mamy Solar uruchomionego w trybie Solar Clouda, to i umieściliśmy pliki konfiguracyjne w Zookeeperze, następnie łączymy kolekcję z konfigiem w Zookeeperze. No więc ewentualnie to mógłby być sposób na jakieś rozwiązanie tego problemu, tak? No bo wtedy mamy w klastrze Zookeeperowym konfigurację i jest to w jakimś jednym miejscu, tak? Możemy dowolną kolekcję dokumentów powiązać z konkretnym konfigiem, no jakoś tym sobie zarządzać. No to mi przychodzi do głowy. Ja chciałem usłyszeć porównanie z Solarem serca. Chciałbym odpowiedzieć na to krótko, ponieważ tylko, że krótko jest ciężko. To znaczy, ja myślę, że łatwo znaleźć wiele prezentacji na ten temat z najróżniejszych konferencji, w których porównywany jest Solar z Elasticsearchem. Z tego, co mi wiadomo, nikt profesjonalnie i porządnie nigdy nie zabrał się za porównanie wydajności obu silników wyszukiwania i nikt tak zupełnie neutralnie nie jest w stanie się na ten temat wypowiedzieć. Moja opinia jest taka, że są to, jeśli chodzi o wydajność, są to w zupełności porównywalne silniki wyszukiwania. W sensie, jeśli chodzi o wydajność, nie zarekomendowałbym żadnego, znaczy jednego bardziej niż drugiego. Natomiast opinia jest taka, że Elasticsearch od samego początku, kiedy powstawał, to trochę od razu uczył się na błędach Solara. Solar jest dużo starszym projektem. Było dużo kombinacji związanych z przystosowaniem go do architektury, właśnie, która umożliwi wyszukiwanie w czasie rzeczywistym i tak dalej. Elasticsearch miał to od samego początku. I ogólnie opinia jest taka, że zarządzanie klastrem, kolekcjami, tymi replikami i tak dalej, tam jest inna terminologia, ale to nieważne, jest prostsze
i lepiej zaimplementowane w Elasticsearchu. Więc jeżeli jest klient, który potrzebuje w czasie rzeczywistym zarządzać swoim klastrem, dodawać co chwila shardy, repliki, samodzielnie dystrybuować, ma potrzebę dokumentów na kolejne shardy i to wszystko musi konfigurować ręcznie, to raczej rekomendowałbym Elasticsearch. Ale trzeba pamiętać z drugiej strony, że na dniach, znaczy może nie na dniach, ale już niedługo będzie Solar 5, tak, który pewnie wprowadzi kolejne usprawnienia i ułatwienia. Jeszcze mam pytanie. Teraz wychodzi taka nowa technologia, słyszałem o nazwie Blue, która właśnie taki Solar Cloud, czy słyszeliście i wiedzieli, jak się ma do Solar Cloud? A to jest produkt komercyjny, czy Apache? Nie, to jest Apache Blue. Znaleźć w inkubatorze, to jest właśnie Lucene na HDFS-ie, tak? To jest taki brany, to jest taki bardzo konkurencyjny do Solar Cloud. No niestety, przykro mi, niestety, ale nie znam tematu. No jedyne, co mogę powiedzieć, to że w sensie indeks na HDFS-ie mówisz, tak? W sensie taka możliwość jest również w Solarze, żeby ten indeks był zapisywany na HDFS-ie. Jest możliwość zintegrowania tego. W Elasticsearchu chyba też, ale o tym projekcie nie słyszałem niestety. Jeszcze z analityką na Solarze, czy da się będą robić właśnie takie analityczne, no takie wideo-olachowe. Jakie masz na myśli analitykę? Aha, to tak, w sensie w związku z tym, że możemy traktować tą bazę, w sensie ten silnik wyszukiwania, możemy Solara traktować jako nierelacyjną bazę danych, to spokojnie możemy takie wykorzystać to w tym celu. Solar jest mniej popularny, ale bardziej popularny rozwiązanie tego typu jest rozwiązanie oparte o Elasticsearch i nazywa się Kibana. Stały taki stos nazywający się ELK. Storage'em jest Elasticsearch, Logstash to jest narzędzie do zbierania logów z najróżniejszych miejsc. Wiadomo, w tym logu mogą być takie informacje właśnie typu tam pod business intelligence, tak, bo to wszystko tam może być dowolna rzecz. Natomiast Kibana jest narzędziem do wizualizacji. No i tam mamy zestaw wykresików, które nam pokazują te dane zgromadzone w Elasticsearchu, czyli no, krótko mówiąc, jak najbardziej tak. Dla Solara również jest taki projekt, zabawnie nazywa się Banana, tam się nazywa Kibana. Różni się graficznie. Z Kibany korzystałem, z Banany nie, ale ogólnie służy do tego samego. Czy Banany i Kibany można customizować? Można, bo jest to open source, tylko że trzeba to zakodować samemu. To znaczy template'ów do budowania nowych widoków i ma się zestaw przynajmniej, no chyba że coś zostało wprowadzone w Kibanie 4, która niedawno wyszła, ale wydaje mi się, że nadal nie. Że mamy zestaw wykresów i możemy konfigurować nowe wykresy konkretnego typu. Jeżeli chcemy nowy typ wykresu, musimy sobie to oprogramować sami. Mieliście jakieś problemy z OKiberem? Takie wdrożeniowe? No. Zazwyczaj problemy sprowadzają się do tego, że w sensie to, na co bym zwrócił uwagę przy konfigurowaniu klastra Zookeepera, to, żeby przechowywać tam jak najmniejsze dane. W sensie, jeżeli na przykład nasz Solar korzysta z wielkiego słownika do lematyzacji, żeby sprowadzać tokeny do form podstawowych i ten słownik waży strasznie dużo, to raczej do Zookeepera bym go nie wrzucał. Ponieważ założenia w Zookeeperze powinny być lekkie, pliki, szybko wszystko powinno być trzymane w pamięci, wszystko powinno się szybko przesyłać. No druga sprawa to timeouty ustawione w odpowiedni sposób. Problemy pojawiają się zazwyczaj wtedy, kiedy Solar Cloud ma problem z komunikowania się z Zookeeperem. Wtedy na przykład nie można wybrać lidera,
cały shard pada, jest problem. Repliki nie chcą nam wstać, ten tryb recovery trwa w nieskończoność i tak dalej. Co na to może wpłynąć? Tak jak powiedziałem, to co trzymamy w tym Zookeeperze, sprawy hardware'owe, tak, żeby no, fajnie jest, gdy Zookeeper jest na osobnych maszynach, a nie wspólnie z Solarem, bo jeżeli wiadomo, Solar potrzebuje strasznie dużo RAMu, znaczy to jest spowodowane, znaczy zależy, no, jeżeli mamy malutki indeks, to nie, ale jeżeli mamy wielki indeks, no to jeżeli pojawia się jakiś problem z odczytami na dysku, no to przełoży się to na Zookeepera, no i wtedy, a Zookeeper odpowiada za zarządzanie całym klastrem, no to mamy problem w całym klastrze, więc fajnie, gdyby to było odseparowane. Dalej, czasami są problemy, Zookeeper poza tym, że pomaga w wybraniu lidera per shard, to wybiera również takiego zarządcę per cluster i ten zarządca, czyli jakiś tam node, dba o cały klaster. Czasami kolejka, która powstaje przy wybieraniu tego zarządcy, potrafi się zapchać i sposobem jest na przykład usunięcie tej kolejki przy wyborze zarządcy, czyli overseera. To mi przychodzi w tym momencie do głowy. Ale ogólnie nie jest tak strasznie z tym Solar Cloudem. To znaczy w wersji 4.0 było dość strasznie, 4.1. W tym momencie z 4.10.2, najnowsza wersja, a myślę, że to się bardzo to się poprawiło. Znaczy, nie wiem, chyba nie nazwałbym Zookeepera wąskim gardłem. To znaczy, to zależy od naszej infrastruktury i architektury, tak? Zookeeper to nie jest pojedynczy proces, tylko buduje się również klaster Zookeeperów. Jak dużo ich powinno być, no to wszystko to są decyzje, które jakś tam trzeba podjąć, no mając konkretną rzecz do zbrojenia. Nie ma jakiejś tam recepty na to, że ma być, nie wiem, 11 Zookeeperów i koniec, tak? No to zawsze to trzeba dopasować do naszych warunków, ale buduje się klaster, tak? Więc jeżeli padnie jeden Zookeeper, drugi Zookeeper, ale cały czas zasada quorum jest zachowana, czyli działa więcej niż połowa Zookeeperów, wszystko jest w porządku. Jeśli działa mniej niż połowa Zookeeperów, zaczynają się problemy w komunikacji wewnątrz Solar Clouda. Śmieci w indeksie, tak? No tak, w sensie, jeżeli to są jak najbardziej porządne dokumenty, tylko że, w sensie, nie wiem... Dostaje poprawne dane, natomiast, nie wiem, ma problem z pamięcią, nie, ale... Jeśli będzie miał problem z pamięcią, to prawdopodobnie zostanie oznaczony jako nieaktywna replika, zostanie uznany za nieżywy i zostanie wybrany nowy lider, wtedy jest odłączany, a jeżeli masz na myśli, nie wiem, że dostanie jakieś śmieciowe dane... No... Dostaje właściwie dane MSA, to wtedy powinien, jeżeli nie jest w stanie odpowiedzieć prawidłowo na nasze żądanie, to powinien zostać odłączony od klastra. Traktujemy go za martwą replikę, wybierany jest nowy lider. Jak jest w języka polskiego? Czy to jest bardzo profesjonalne? Nie ma porządnego wsparcia do języka polskiego domyślnie w Solarze. Są filtry, które są tak zwane stemery, które w dość banalny sposób obcinają nam końcówki wyrazów. Taki stemer dla języka polskiego jest, tylko że on będzie, nie, no będzie kiepsko działał. Tak? W sensie wyniki wyszukiwania przy użyciu tego stemera będą dość biedne. W sensie, żeby te wyniki wyszukiwania polepszyć, trzeba użyć jakiegoś słownika, w którym mamy zdefiniowane na przykład właśnie te odmiany dla danego słowa, formy podstawowe, tak żeby wszystkie wyrazy były sprowadzone do jakichś wspólnych form podstawowych. To się nazywa lematyzacja wtedy, no i to takiego wsparcia od strony Solara nie dostajemy. Prawdopodobnie dla języka angielskiego jest lepiej, ale w sensie my
projektach dla klientów korzystamy ze słowników i implementacji napisanych przez nas. To jest właśnie ta część taka know-howowa, tak, naszego biznesu. Czyli analiza językowa i obsługa lingwistyczna. Tak, no, tak. Morphologic, no dobra, jest Morphologic, mało tego, też z niego czasami korzystamy. To jest dla języka polskiego i integruje się z Solarem też od wersji czwartej. Faktycznie jak najbardziej można skorzystać. Ale znaczy nie jest to takie profesjonalne? Nie, to jest bardzo dobra biblioteka. Przez chwilę wypadła mi po prostu z głowy, ale jak najbardziej polecam Morphologica. I mało tego, nie ma z nim problemów wydajnościowych, przynajmniej takich nie odnotowaliśmy, a przy niektórych filtrach jest taki filtr, który nazywa się Hanspel, widać, który też sprowadzamy te słowa do form podstawowych, i ten Hanspel jest dla wielu języków dostarczony razem z Solarem, to tam widać ewidentnie wzrost czasu indeksowania po użyciu tego filtra. Nie, my nie wybraliśmy Solara. To znaczy ja tu przyszedłem z Solarem, bo najdłużej z nim pracuję, ale my jako firma współpracujemy z wieloma technologiami open source'owymi i komercyjnymi również. Pracujemy z GSA, z SharePointem i tak dalej. A Solar, no prawdę mówiąc, jeśli chodzi o Polskę, to Solar jest... Znaczy w ogóle open source są najczęstszymi wdrożeniami. Solar... Chyba z naszego doświadczenia wynika, że Solar jest popularniejszy od Elasticsearcha, ale z drugiej strony coraz więcej firm stawia na Elasticsearcha ze względu na to, że jest to młodsze rozwiązanie, ma bardzo, bardzo prężnie rozwijające się. To znaczy, jeśli zbiór danych jest bardzo mały, nie ma problemu. W sensie to nie musi być duży zbiór danych, żeby to działało poprawnie. Jeśli nie mamy indeks, gdzie jest 100 dokumentów, ale chcemy tam zapewnić wyszukiwanie pełnotekstowe i nie wiem, jakieś feature, nie ma problemu. Możemy to. Ale równie dobrze można to zrobić z Solar Cloudem, tylko. Czyli chodzi o to, w sensie, jak dużo można umieścić? Trudno sobie powiedzieć na takie pytanie, jak dużo. W sensie jest pewne ograniczenie, jaką wielkość może mieć indeks per node, tylko nie pamiętam niestety tej liczby w tym momencie. Oczywiście, jeżeli chcemy przechowywać bardzo dużą liczbę danych, to jest nam potrzebne bardzo dużo RAMu. Jeżeli mamy olbrzymi zbiór dokumentów, powiedzmy liczony w terabajtach, w petabajtach, okej, tylko musimy mieć odpowiednią infrastrukturę hardware'ową, czyli dużo maszyn i szybkie dyski, dużo RAMu i prawdopodobnie sobie z tym poradzimy. W sensie mówię poradzimy, w sensie są bardzo duże implementacje produkcyjne dużych amerykańskich firm. Nie wiem, czy to będzie LinkedIn czy coś, ale te firmy, nie mówię, że konkretnie LinkedIn korzysta z Solara, bo tego nie wiem, nie pamiętam, ale takie instalacje są i funkcjonują. Wydaje mi się, że to zawsze trzeba chyba robić pragmatycznie, czyli ile ma być RAMu, jak duży ma być indeks, na ile trzeba to podzielić shardów, no to nie ma gotowej receptury. To zawsze trzeba zrobić, przetestować, zadowala nas, nie, robimy inaczej. No ale zasada jest też taka, że ile potrzeba nam RAMu, wielkość naszego indeksu plus pamięć potrzebna na obsługę systemu operacyjnego i innych jakichś procesów, które działają. To jest jakiś tak, tego można zacząć. Czy macie jakieś doświadczenia z wyszukiwaniem w przestrzeni za pomocą resztora? Tak, to znaczy to o tym nie mówiłem, bo to już jest stricte związane z tymi najróżniejszymi parserami zapytań, ale wyszukiwanie po koordynatach
nie jest problemem. W ostatnim czasie koordynaty w Solarze wykorzystywaliśmy po to, żeby podpowiadać chyba nazwy miejscowości w tam odpowiedni sposób. Nie było z tym większego problemu, ale z drugiej strony to nie był to też bardzo duży zbiór danych. Tam było tego powiedzmy, nie wiem, kilkadziesiąt, może kilkaset tysięcy, więc to jest relatywnie mały zbiór danych. Myślę, że na takiej ilości danych to większość technologii zachowuje, a na pewno ta zachowuje się prawidłowo, ale ogólnie wsparcie do geokoordynatów jest w Solarze. To jeszcze mam pytanie. O to jak skalować proces indeksowany? Da się to robić jak po prostu za pomocą, prawda? Solar Cloud przede wszystkim pomoże nam w tym, że sam będzie dbał o to, żeby równomiernie zasilić nasze szardy. I o to się już nie musimy martwić. Reszta jest tak naprawdę po stronie naszej aplikacji indeksującej, czyli jakiejś tej naszej kolejki. Albo może być kilka instancji indeksujących, czy tylko zawsze jest? Nie, w sensie nie, no, wiele klientów może pisać naraz do Solara. Jeśli to korzystamy z Solar Clouda, no to tak jak mówię, tak, on dba o to, żeby umieścić odpowiednio te dokumenty w szardach. Nie, ale będzie miał samą instancję tą indeksującą, która indeksuje. To jest zawsze jedna, czy jest, może być kilka? Zależy, w jaki sposób indeksujesz, tak? Bo indeksować można na przykład takim pluginem do Solara, który nazywa się Data Import Handler, tak? I tam się konfiguruje to, na przykład podaje się zapytanie do SQL-a, do bazy danych, on go wykonuje przyrostowo bądź pełne skanowanie tabeli, dzieli sobie na wiaderka i wrzuca do Solara, tak? No i wtedy możesz mieć kilka takich Data Import Handlerów, no ale jeżeli napisałeś własną aplikację indeksującą, no to też nie ma problemu, tak? To twoja decyzja. Możesz indeksować, tak jak mówiłem, tak, indeksujesz dowolną replikę do dowolnego sharda i on sobie to sam rozkłada, tak więc możesz mieć tych instancji wiele. Mam jeszcze pytanie. Jaka jest najlepsza metoda indeksowania? Bo wiem, że tam można skonfigurować właśnie CML, czy JSON, PDF-y też można napisywać, można tworzyć ten data import i przesłać czerwone rzeczy. Tak, to jest najszybsza. Najszybsza? Testów wydajnościowych nie robiłem. Myślę, że najszybsza, wydaje mi się, że najszybsza byłaby przez API webowe, przez HTTP, jakimś, nie wiem, bash scriptem. Pewnie to byłoby najszybsze. Kiedyś oglądałem jakąś prezentację, to jakieś olbrzymie ilości danych, tak naprawdę dużo i bardzo dużo liczbę żądań indeksujących na sekundę było właśnie realizowane za pomocą tych API przez HTTP plus skrypt zwykły shellowy. Która jest najlepsza? Trudno powiedzieć. Bo na przykład powiedziałeś o indeksowaniu PDF-ów. To żeby wyekstrahować treść z tego PDF-a, no, potrzebujesz jakiegoś narzędzia, tak? Możesz to robić sam, możesz skorzystać na przykład z Tika. Tika to jest taki framework do wyciągania treści z najróżniejszych typów dokumentów. Możesz to skonfigurować w środku Solara, że on to będzie robił, a możesz wynieść ten proces na zewnątrz. No, to teraz też jest kwestia, no nie wiem, jaką infrastrukturą dysponujesz, tak? Być może, jeśli zrobisz to, w sensie skonfigurujesz tą tikę wewnątrz Solara, a on sobie przestanie z tym radzić, no to oznacza, że trzeba tą tikę wynieść na zewnątrz, na osobną maszynę, tak? Bo na przykład masz tak dużo danych, albo te PDF-y mają po kilkaset stron i ten proces jest zbyt długi, no a jest to na pewno bardzo kosztowny proces. Myślę, że nie ma odpowiedzi na takie pytanie, co jest najlepsze. Ale też korzystając z klienta SolarJoy'owego, żadnych jakichś opóźnień strasznych czy problemów nigdy nie zauważyłem. Oczywiście problemy się zdarzają, tak, ale żeby był źle napisany bardzo ten SolarJoy czy ten klient, to nie. Nie uważam tak. Co wiem, to SolarJoy używa formatu binarnego. Na przykład przez kartę na wiadomo, czy trzeba postawić. Tak. Jakimś tam XML-u. Albo wysłanie. Tak, obody.
No ale to zależy od tego, jak wygląda twój system, tak? No, być może jedynym twoim wyjściem jest indeksowanie przez SolarJ. To znaczy, a dokładnych wyników, którędy będzie szybciej, czy XML-em przez HTTP, czy przez SolarJ, to niestety nie znam, ale... To dziękuję za uwagę.